Siema blachoświry, przygotowałem dzisiaj dla Was coś specjalnego, taka mała niespodzianka. Jesteście ciekawi? Obejrzyjcie wideo. Przedstawiam Wam mój autorski przymiar do zaginarek, Metalmaniac Sim Shooter. Metalmaniac Sim Shooter to kreatywna alternatywa dla wszystkich miarek, rysików i innych skrobaków. Nie wiesz, jakie wymiary powinien mieć idealny rąbek? Spokojnie. Dzięki temu sprytnemu urządzeniu wygniesz idealne, w 100% powtarzalne rąbki, zarówno małe, jak i duże. Nie wierzysz? Sam zobacz. Zaczniemy sobie od małego rąbka. Zaczynamy. Tu dla ułatwienia są cyferki, jest opisane small sim, big sim, mały, duży rąbek. Zaczniemy sobie od małego. I jedziemy. Cyk, dopychamy paluszek, druga strona, ciach i mamy pierwsze gięcie już ustawione. Bajerancko szybko. 90 stopni. Wysuwamy. Ustawiamy drugi wymiar. Tutaj dodatkowo na małym rąbku macie możliwość regulacji około milimetr na wysokości. Jeżeli planujecie jakąś uszczelkę dać w rąbek, to ustawiamy do tego wymiaru. A jeżeli chcemy, żeby był wyższy, bez żadnej uszczelki, ustawiamy go do tego wymiaru. Czyli jeszcze raz. Pierwsze. Druga strona, blaszka jest ustawiona, zamykamy, 90 stopni. Piękny rąbek, idealny wymiar na całej długości, wszędzie jest jednakowy. Ciach. Teraz czas na duży rąbek, Big Sim. I mamy tak samo. Pierwsze gięcie, drugie gięcie i trzecie gięcie oznaczone na samym urządzeniu. Zobaczcie, jakie to proste. Pierwsze gięcie. Ustawiamy. Druga strona. Gotowe. Zamykamy. 90 stopni. Wyciągamy. Zakładamy naszego sim shootera i ustawiamy drugie gięcie. Jedna strona jest, druga strona jest. 90 stopni. I zostało nam ostatnie gięcie. Raz. I druga strona. Dziękuję. Gotowe. Zamykamy. 90 stopni. I mamy duży rąbek, proszę Państwa. Idealny na całej długości. W 100% powtarzalny rąbek. Mały i duży. Przetestujemy jeszcze wersję kieszonkową. No to jedziemy. Raz. Dwa. Zamykamy. 90 stopni. I drugie gięcie na małym rąbku. Zakładamy sim shootera. Ustawiamy pierwsze gięcie. Drugie gięcie. Zamykamy. 90 stopni. Idealny, taki sam rąbuś. Zrobimy sobie jeszcze duży rąbek. Wersją kieszonkową. No to jedziemy duży rąbek.
Raz. I druga strona. Drugie gięcie. Ta-dam. Ustawione. Wyginamy. I ostatni wymiar. Ostatni wymiar w tym modelu jest tutaj z tyłu, ze względu na jego budowę. Odwracamy sobie go i ustawiamy trzecie gięcie. Wysokość naszego rąbka. Banał. To wszystko. Idealny rąbek. Nawet jeśli doskonale znasz wymiary rąbków i stawiasz je na co dzień, to uwierz, Sim Shooter przyspieszy kilkukrotnie Twoją pracę. I to wszystko z zachowaniem idealnych, w 100% powtarzalnych wymiarów. Zobaczcie to tempo. Spróbujemy zrobić full speed. Czyli zobaczymy, jak nasz Sim Shooter sprawdza się w normalnej pracy, takiej w normalnym tempie. Zaczniemy od małego rąbka. Dobra. Small seam. No to jedziemy. Raz. Dwa. Jeden, zero. I jedziemy duży rąbek. Big seam. No to jedziemy. Ciach. 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 Cyk. I cyk. Myślę, że dobry mamy czas, jeżeli chodzi o idealne, identyczne rąbki. Good. Sim Shooter dostępny jest w dwóch wersjach. W wersji klasycznej, zręcznie wykonaną rękojeścią oraz kieszonkowej w formie breloka, dodatkowo z otwieraczem. Oba urządzenia są tak samo funkcjonalne. Postawimy dzięki nim idealne rąbki stojące. Jest to ręczna robota, 100% made in Poland. Idealnych rąbków ciąg dalszy. Do każdego Sim Shootera dorzucam ten oto elegancki Sim Edger w postaci breloka z otwieraczem. Na dole pod filmem znajdziecie link do sklepu Metal Maniac Shop, w którym będziecie mogli zakupić te oraz wiele innych zabawek. Serdecznie zapraszam. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Robiąc zakupy w Metal Maniac Shopie, wspierasz mój kanał i stajesz się częścią tego wspaniałego projektu. Dzięki.